Zapraszamy na naprawdę bogatych kilka dni, bo zazwyczaj mówię weekend, ale w tym tygodniu jest wyjątkowo, ponieważ ten weekend trochę przedłużamy, aż 3 tytuły. Rai Tutorial to nasza najnowsza premiera, która jest o tyle ciekawa, że nie gramy jej tutaj na miejscu, w naszym teatrze, ale w starej kopalni, w postindustrialnych, naprawdę niezwykłych przestrzeniach. Ten spektakl o tym, jak dotrzeć do raju, jak się w nim znaleźć. Pierwszy być może coachingowy spektakl w Polsce, naprawdę piękny wizualnie, z dużą dawką muzyki, z dużą dawką tańca. Na to wyjątkowe wydarzenie zapraszamy od piątku, w piątek i w sobotę o godzinie 19, w niedzielę o godzinie 18 na Starej Kopalni. Tam Państwo powinni nas znaleźć w ten weekend. Czwartek o godzinie 18 finalizujemy wielki, trwający ponad pół roku projekt Tlen, teatralne lekcje nieobowiązkowe, które organizowaliśmy w tym roku wspólnie z uczniami i z całą szkołą, z zespołem szkół politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu. Wspólnie uczestniczyliśmy w warsztatach, w spektaklach, w spotkaniach z twórcami, a na koniec młodzi twórcy, młodzi uczniowie przygotowali swój spektakl, swoją własną wypowiedź, którą od czwartku 2 marca będą grali na dużej scenie teatru. Tytuł spektaklu: Mapa gwiazd, krzesła mieszkają na Neptunie. To opowieść o marzeniach, o superbohaterach i o gwiazdach, do których dążymy. Co ważne, młodzi są autorami większości tekstów, które padają ze sceny, więc mówią naprawdę swoim językiem. Tyle się dzieje w ten weekend, ale ja zapraszam Państwa również do nas we wtorek. We wtorek na dużej scenie spektakl, który przyjedzie prosto z Gruzji, z Batumi, z tego Batumi, ze słynnej piosenki Filipinek, Wiele demonów. To spektakl na podstawie powieści Jerzego Pilcha, wyreżyserowany przez Jacka Głąba, reżysera z Legnicy. Ta produkcja odwiedzi nas już w ten wtorek o godzinie 19. Myślę, że warto zobaczyć ten gruziński spektakl. Nie należy się martwić językiem, będą napisy, więc zapraszam do nas, do Wałbrzycha, do teatru.